Dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Jadwiga Grabowska-Majewska, kieruję działem naukowo-wydawniczym w Instytucie Teatralnym. W dziale naukowo-wydawniczym organizowany jest konkurs wydawniczy Instytutu Teatralnego, którego czwartej edycji laureatką została pani dr Magdalena Fiksał-Janikowska, która poprowadzi cykl wykładów o performatywnej działalności Hasiora, a później w dalszej części swojego stypendium wygranej będzie opracowywała ten temat i doprowadzi do publikacji książki. Także w przyszłym roku, prawdopodobnie pod koniec przyszłego roku, doczekamy się publikacji przepięknej książki o Hasiorze performatywnym, o którym dowiemy się więcej w ramach tego cyklu wykładów. Pani Magdalena Fiksał-Janikowska jest adiunktem w Instytucie Nauk o Kulturze, żebym nie poplątała, na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego. Główny krąg zainteresowań pani Magdaleny do tej pory był raczej muzyczny niż plastyczny. To jest chyba takie nowe otwarcie, o którym nam opowie. Współpracuje z większością instytutów badawczych, instytutów naukowych, z Instytutem Muzyki i Tańca, z Instytutem Teatralnym. Publikuje w renomowanych teatralnych periodykach właściwie w całej Polsce. Co więcej, jeszcze może publikacje książkowe, mnóstwo artykułów, których tu nie będę cytować, bo długa lista. Ale publikacje książkowe, pisanie dla sceny, narracje współczesnego teatru, między innymi pod redakcją pani Magdaleny Fiksał-Janikowskiej, Tadeusz Kantor, Spacerownik, to autorska pozycja wydana przez Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Krikoteka w Krakowie, Przestrzenie muzyczne w Polskim Teatrze Współczesnym, również autorska pozycja pani Magdaleny Fiksał, i Dramat i doświadczenie, między innymi pod redakcją pani Magdaleny Fiksał-Janikowskiej. Także serdecznie zapraszam panią Magdalenę na pierwszy inauguracyjny wykład i ogromnie gratuluję wygranej. Jeszcze na stojące. Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję za miłą zapowiedź. Cieszę się, że spotykamy się dziś tutaj właśnie w Instytucie Teatralnym i że tutaj mogę rozpocząć właśnie ten projekt poświęcony performansom plastycznym Władysława Hasiora. Być może część z Państwa miała okazję wysłuchać wykładu plenerowego, który odbył się pod koniec sierpnia, też tutaj na terenie Instytutu Teatralnego. Jeśli nie, to nic straconego, bo ten dzisiejszy wykład, pierwszy wykład, będzie właściwie miał charakter takiego wprowadzenia do tematu. Zacznę może od tego, że jak sugeruje sam tytuł tego mojego wystąpienia, o twórczości Władysława Hasiora, jednego z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy XX wieku, ja będę chciała opowiedzieć Państwu z nieco innej perspektywy niż ta, która dominuje zwykle w dyskusjach i rozmaitych tekstach poświęconych zakopiańskiemu twórcy. Otóż głównym założeniem mojego projektu, jak już Państwo wiecie, jest zwrócenie uwagi na teatralny i performatywny aspekt twórczości Władysława Hasiora, a zatem ukazanie tego wszechstronnego artysty nie tylko jako uznanego rzeźbiarza, twórcę grających pomników, oryginalnych asamblaży czy sztandarów, ale przede wszystkim jako performera, reżysera swoistego teatru żywiołów, autora widowisk plenerowych o rozbudowanej dramaturgii i często również ściśle określonym przebiegu. Władysław Hasior to artysta związany przede wszystkim z Podhalem. Urodził się w Nowym Sączu w 1928 roku, następnie w 1947 przeniósł się do Zakopanego, aby rozpocząć edukację w Państwowym Liceum Technik Plastycznych pod kierunkiem Antoniego Kenara. Po maturze podjął Hasior studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie kształcił się pod kierunkiem profesora Mariana Wnuka. Nauki pobierał także w pracowni pejzażu Oskara Hansena.
Jeszcze przed obroną dyplomu w 1957 roku Hasior obejmuje stanowisko nauczyciela w zakopiańskiej Szkole Kenara. Dyplom obroni rok później, przygotowując ceramiczne stacje Męki Pańskiej, ofiarowane Farze w Nowym Sączu. Mimo licznych podróży i projektów zagranicznych, Hasior był bardzo silnie związany z Zakopanem. W mieście tym żył i pracował. Tam też w 1985 roku, w dawnej leżakowni Sanatorium Warszawianka przy ulicy Jagiellońskiej, zainaugurowano działalność autorskiej galerii Władysława Hasiora. Od początku pozostawała ona pod kuratelą Muzeum Tatrzańskiego, które to muzeum opiekuje się tym obiektem do dziś. Na zdjęciu widzicie Państwo właśnie budynek Galerii Hasiora. O tym, jak istotne znaczenie dla artysty miało miejsce, w którym tworzył, świadczą słowa samego Hasiora, które pozwolę sobie zacytować. W 1946 roku wyjechałem z Nowego Sącza do szkoły w Zakopanem. Ja wtedy nie przypuszczałem, że zostanę tu na zawsze, ze świadomością, że jestem w najlepszym punkcie świata. Wspominam o tym dlatego, że górski pejzaż Podhala stanowić będzie dosłowne i metaforyczne tło dla wielu prac artysty, szczególnie zaś dla jego realizacji plenerowych, pomników i akcji efemerycznych. To właśnie akcje efemeryczne w największym bodaj stopniu oddają interdyscyplinarny charakter sztuki Hasiora oraz ukazują jego fascynację teatralnymi środkami wyrazu. Samo pojęcie teatralności w odniesieniu do twórczości artysty wydaje się mieć bardzo szerokie zastosowanie. Obejmuje ono zarówno metodę komponowania prac, jak i sposób ich eksponowania. Owo podążanie za scenicznymi środkami wyrazu, wyróżniające styl Hasiora, dość wcześnie dostrzeżone zostało przez krytyków jego twórczości. Wielu z nich zwracało uwagę na teatralny sposób operowania materią plastyczną, próbę wydobycia jej wewnętrznego dramatu, wreszcie na umiejętność inscenizowania egzystencjalnych i filozoficznych dylematów oraz napięć wynikających z połączenia przeciwstawnych sobie tworzyw, emblematów, żywiołów. Hanna Kirchner, literaturoznawczyni i wieloletnia komentatorka, w pewnym sensie rzeczniczka sztuki zakopiańskiego twórcy, swój pierwszy artykuł poświęcony artyście zatytułowała nie inaczej jak Teatr plastyczny Władysława Hasiora. Czy Hasior jest rzeźbiarzem? Pytała w tym artykule. Jest nim, padała odpowiedź, a ponadto jest czymś więcej, równocześnie scenografem, architektem, reżyserem. Operowanie teatralną metaforyką w odniesieniu do twórczości plastycznej Władysława Hasiora stało się w pewnym stopniu praktyką powszechną, wskazującą jednocześnie na wielotworzywowość, interdyscyplinarność i niejednorodny charakter prac zakopiańskiego rzeźbiarza. Najistotniejsze wystawy artysty krytycy opisywali często jako widowiska, misteria, spektakle. Pozwolę sobie za chwilę przytoczyć kilka z takich wypowiedzi. Zdjęcie, które Państwo widzicie, przedstawia Hasiora w jego pracowni jeszcze w Willi Borek, czyli w internacie zakopiańskiej Szkoły Kenara. Sama przeprowadzka artysty do nowej galerii przybrała również formę uroczystego, widowiskowego pochodu, o czym będę opowiadała w jednym z wykładów. Wracam teraz natomiast do wypowiedzi komentujących te wczesne wystawy Hasiora. Pierwszą indywidualną wystawę artysty w salonie warszawskiego dwutygodnika Współczesność w 1961 roku Marek Jaworski wspominał jako zbiór niezwykłych kompozycji o dramatycznej drapieżności i aktywności wobec widza. Obiekty pokazane przez Hasiora zaskakiwały swym widowiskowym charakterem. Cytuję, poruszały się, wybuchały znienacka płomieniem, żarzyły, syczały, terkotały, pisał krytyk. Znamienny jest również komentarz Piotra Skrzyneckiego odnotowany w dzienniku Echo Krakowa, a dotyczący wystawy Hasiora w krakowskiej galerii Krzysztofory w 1963 roku. Dodam na marginesie, że właśnie o tę wystawę zazdrosny był sam Tadeusz Kantor, który podczas jej finisażu miał wypomnieć artyście, że, i tu zacytuję Hasiora, popełnił wielki nietakt, wystawiając swoje rupiecie w tak sławnej galerii. Prawdopodobnie niezadowolenie Kantora spowodowane było tym, że wystawa nieznanego jeszcze wówczas Hasiora cieszyła się większą popularnością niż jego własna wystawa popularna.
Wróćmy jednak do komentarza Piotra Skrzyneckiego, który w następujący sposób pisał o tej wystawie. Hasior zorganizował w Krzysztoforach wielkie widowisko. Niemal teatralne, z bijącymi w górę ogniami, blaskami kapiących świec, spiralami rozżarzonymi elektrycznością, tykającymi mechanizmami i wielu podobnymi rozmaitościami. A wszystko to jeszcze urozmaicone kościelną muzyką i zapachami kadzideł. W podobnym tonie pozostają relacje prasowe towarzyszące słynnej wystawie artysty w warszawskiej Zachęcie w 1966 roku. Widzicie Państwo plakat upamiętniający to zdarzenie. Cytuję relację. Na wernisażu Władysława Hasiora w Zachęcie było tłoczno i ciemno. Jedynie przed eksponatami płonęły świece i zaimprowizowane lampki. Artysta zaś celebrował spektakl swej sztuki, wprowadzając zebranych gości w misterium ni to zaduszek, ni to wtajemniczenia. Pogłębienie ceremonialnego, widowiskowego charakteru ekspozycji, na który zwracali uwagę krytycy, uzyskiwał Hasior nie tylko dzięki zaplanowanej grze światła i cieni, ale także dzięki odpowiednio dobranej oprawie dźwiękowej. Jego wystawom, tak jak i aranżacji prac w autorskiej galerii w Zakopanem, towarzyszyła nieodłącznie muzyka. Hasior doskonale zdawał sobie sprawę z możliwości muzyki w zakresie pogłębiania dramaturgii obrazu, budowania atmosfery pokazów oraz prowokowania dodatkowych znaczeń. W sprawozdaniu krytyka z wystawy indywidualnej, która odbyła się w poznańskim BWA w 1967 roku, czytamy. Już od progu biły pod sklepienie elektryzujące akordy mszy gregoriańskiej, wstrząsające songi żydowskie Alleluja z Mesjasza. Wśród stłoczonych setek miłośników sztuki uwijał się sam sprawca i arcykapłan tego misterium, zapalając ognie i dziesiątki świec. Sam artysta w następujący sposób odnosił się do kwestii muzyczności swych ekspozycji. Mówił tak, częsta obecność muzyki na moich wystawach jest nie tylko realizacją instynktownych upodobań do efektów teatralnych. Po prostu muzyką dopełniam atmosferę wystawy. W innym miejscu wskazywał też na źródła owych teatralnych upodobań. Nie głoszę syntetyczności plastyki, muzyki, baletu. To, co robię, to moja najzupełniej prywatna koncepcja. W końcu zjawiska te obserwuje się we wszelkich formach kultu. Każdy ołtarz, na przykład, jest faktem artystycznym o złożonej treści, na którą składają się rzeźby, obrazy, tkaniny, świece, a całość nabożeństwa uświetniają muzyka i śpiew. Hasiora określano mianem maga, iluzjonisty, szamana, demiurga, inscenizatora czy wreszcie reżysera. Teatralna czy też teatralno-antropologiczna metaforyka stanowiła nieodzowny zestaw środków językowych, za pomocą których opisywano i objaśniano jego twórczość. Hanna Kirchner wielokrotnie określała działania artystyczne Hasiora jako wielki teatr plastyczny, w którym każdy ze zmysłów widza jest absorbowany. Warto przy tym zaznaczyć, że intensywność doznań zmysłowych, na które często zwracali uwagę krytycy twórczości Hasiora, nieodłącznie wiązała się z równie wyrazistym epatowaniem poetyckością, dramatyzmem, alegorią. Efekty teatralne, które wykorzystywał artysta, czyli wspomaganie dramaturgii wizualnej obiektu poprzez światło, dźwięk czy zapach, zwykle niosły z sobą szereg zamierzonych konotacji. Jak wspomniałam, wernisaże Hasiora przyrównywano często do misteriów, zaś realizacje pozamuzealne i pokazy plenerowe do happeningów. Sam artysta dystansował się do tych terminów, choć oczywiście nigdy nie ukrywał swojej fascynacji teatralnymi sposobami kształtowania materii plastycznej. Zapytany o swą profesję w programie publicystycznym Sam na Sam z 1974 roku, Hasior odpowiadał następująco. Jeden z naszych telewidzów napisał tak. Gdyby na podstawie pańskich prac zapytać pana, czy jest pan rzeźbiarzem, malarzem, czy człowiekiem teatru, za kogo pan się uważa? Bardzo trudno odpowiedzieć, bo uczyłem się rzeźby w zasadzie, a rzeczywiście w tej chwili pomieszałem konwencję malarską, rzeźbiarską i z tych dwóch dyscyplin uprawiam coś w rodzaju własnego teatru. Robię to dlatego, by urozmaicić eksponat, zwiększyć jego ekspresję, a przede wszystkim, by uniknąć nudy pracowania w jednym materiale.
Ten teatr, o którym mówił artysta, najpełniej objawił się właśnie w akcjach plenerowych, tych stanowiących odrębne, autonomiczne wydarzenia, jak również takich, które towarzyszyły odsłonięciom rzeźb, pomników, ich projektów. Tym, co łączy wszystkie te pokazy, jest ich performatywny charakter, przejawiający się nie tylko w teatralizacji tworzyw wykorzystywanych przez artystę, ale przede wszystkim w ulotności i przemijalności przedstawionych działań, których siła oddziaływania opiera się na krótkotrwałych wrażeniach estetycznych. Hasior deklarował, że największą wartością jest dla niego wrażenie z oglądania eksponatów, nie zaś ich fizyczna trwałość. Mówił o tym bardzo często, czym tłumaczył niejako specyfikę swych prac, a także kruchość materii, w której tworzył. Swoistą efemeryczność akcji plenerowych Hasiora podkreśla fakt częstej dematerializacji tworzących je obiektów. Giną one w ogniu lub w wodzie wraz z zakończeniem widowiska. A jedynym ich śladem, dowodem na to, że się odbyły, staje się ich dokumentacja. Choć, jak zostało już wspomniane, sam artysta odcinał się od wszelkich klasyfikacji terminologicznych, próbujących w jakiś sposób umiejscowić jego sztukę pośród współczesnych jej nurtów, to jednak plenerowe pokazy artysty można według mnie zdefiniować według kategorii charakterystycznych dla performansu artystycznego. Dlaczego? Dlatego, że Hasior przerzuca w nich punkt ciężkości z gotowego obiektu na procesualność i działanie, które odbywa się najczęściej w obecności widza. Biorąc pod uwagę całokształt tych wydarzeń, można zaobserwować, że rola czynnika teatralnego, czy też właśnie performatywnego, wysuwa się tu nierzadko na pierwszy plan. Zamierzona przedstawieniowość dzieła plastycznego staje się w tym przypadku jedną z nadrzędnych wartości, co sprawia, że uzasadnione wydaje się włączenie w jej w obręb zagadnień interesujących właśnie teatrologa. Pokazy plenerowe Hasiora, nawet te zaaranżowane jedynie dla niewielkiej grupy odbiorców, jawią się jako widowiska o rozbudowanej dramaturgii i określonym scenariuszu. Sam artysta pełni w nich rolę reżysera albo też mistrza ceremonii. Najczęściej przemieszcza się z zapaloną pochodnią między zgromadzoną publicznością, by następnie za pomocą ognia ożywić bądź też poddać procesowi destrukcji przygotowane wcześniej obiekty. Już podczas uroczystości towarzyszących odsłonięciom pierwszych pomników i rzeźb plenerowych można zauważyć fascynację Hasiora ideą zbiorowego zgromadzenia o charakterze ceremonialnym. Zgromadzenia, w którym zarówno publiczność, jak i sam artysta pełnią swe określone role. Odsłonięcie Prometeusza Rozstrzelanego, czyli pomnika pamięci rozstrzelanych partyzantów w Kuźnicach w 1964 roku, przyciągnęło blisko 6 tysięcy osób, przekształcając się w spektakularne widowisko. Podobny charakter miały odsłonięcia innych realizacji pomnikowych i rzeźbiarskich, takich jak Żelazne Organy na przełęczy Snoska, niedaleko Czorsztyna, Golgota w Montevideo, widzicie ją Państwo na zdjęciu. Tutaj dodam, że rzeźbę tę Hasior stworzył podczas Międzynarodowego Biennale Rzeźby Plenerowej. Wydarzenie to miało charakter konkursu i właśnie Hasior konkurs zwyciężył. Podobny widowiskowy charakter miało odsłonięcie Płonącej Piety w Muzeum Louisiana w Humlebeck koło Kopenhagi, czy też odsłonięcie Słonecznego Rydwanu w Sodetalje w Szwecji. Można do tych zdarzeń włączyć także Płonące Ptaki w Szczecinie. Tych realizacji było sporo. Poza tymi widowiskowymi pokazami związanymi z konkretnymi monumentami, Hasior organizował także szereg autonomicznych akcji efemerycznych. Akcji efemerycznych, czyli działań sytuujących się na styku sztuk plastycznych i teatru, obejmujących zarówno duże, masowe wydarzenia, jak pochód sztandarów w Łącku, żarliwe sztandary w Drawsku Pomorskim, jak również kameralne pokazy tworzone na potrzeby filmów dokumentalnych. Wymienię kilka z nich, między innymi były to Przeprawa, Strącenie Aniołów, Ostatni Koncert czy Gorejące Drzewo. Część z tych akcji efemerycznych zobaczycie Państwo pod koniec wykładu. Tym, co charakteryzuje wszystkie te zdarzenia, jest ich ulotność, niepowtarzalność czy też charakterystyczne dla performansu znikanie, objawiające się w tym przypadku poprzez dematerializację wykorzystanych przez artystę obiektów.
Pojęcie akcji efemerycznej, bo to jest dość ważne zagadnienie, to raczej termin ukuty przez krytyków twórczości Hasiora. Podczas moich kwerend i licznych spotkań z osobami bliskimi artyście raczej nie udało mi się znaleźć dowodów na to, aby sam Hasior posługiwał się tym terminem, czy kiedykolwiek określał w ten sposób swoje działania. Pewnym jest jednak, że akceptował ten termin w znacznie większym stopniu niż cieszące się wówczas dużą popularnością pojęcie happeningu. Wielokrotnie podejmowane przez krytyków próby włączenia niektórych działań Hasiora właśnie w ten drugi nurt bynajmniej nie znajdowały aprobaty u samego artysty. Monika Szczygieł-Gajewska, monografistka twórczości Hasiora, wywodzi akcje efemeryczne z wcześniejszych prac scenograficznych artysty i jako pierwszą z takich akcji wskazuje właśnie pochód sztandarów w Łącku z 1973 roku. Pochód widzicie Państwo na zdjęciu. Ja jednak odważyłabym się nieco polemizować z tą tezą. Po pierwsze, dlatego że zainteresowanie Hasiora teatrem i teatralnymi środkami wyrazu jest znacznie wcześniejsze, aniżeli jego prace scenograficzne. O tym za chwilę opowiem. Po drugie, Pochód sztandarów jest rzeczywiście pierwszym tak dużym widowiskiem zaaranżowanym przez artystę dla masowej publiczności. Jednakże, jak wspomniałam wcześniej, już ceremonie odsłonięcia tworzonych przez Hasiora pomników czy rzeźb plenerowych zyskiwały często charakter efemerycznych, performatywnych pokazów. Działo się tak przede wszystkim dzięki wykorzystaniu żywiołów. Przypomnę, że zarówno Prometeusz rozstrzelany, jak i Żelazne organy to pomniki, które podczas swej pierwszej konfrontacji z publicznością nie tylko zapłonęły, ale w założeniu, uruchamiane przez siły wiatru, miały również grać, wytwarzać dźwięki. Ich oddziaływanie na widza potęgowała bez wątpienia także aktywna obecność samego Hasiora, nie tylko autora monumentu, ale bezpośredniego inicjatora zainscenizowanego spektaklu żywiołów. Należy pamiętać także, że już w latach 60. Hasior zaczyna eksperymentować z rzeźbami wyrywanymi z ziemi, które następnie podpala przy udziale publiczności. Są to widowiska niezwykle ekspresyjne, poruszające, pełne dramatyzmu, opierające się w dużej mierze na wrażeniach zmysłowych, obrazach ulotnych i znikających. Podczas tych pokazów niezwykle silnie manifestuje się również performerska osobowość Hasiora, a zatem bycie wśród publiczności, jawne i aktywne uczestnictwo w pokazie, chęć kontrolowania przebiegu widowiska, a przede wszystkim dążenie do uruchamiania wyobraźni widza za pomocą sugestywnych środków wyrazu. Zatem już w inauguracyjnych pokazach rzeźb plenerowych i pomników można według mnie dopatrywać się śladów owej performatywności i efemeryczności. Najbardziej znane, bo utrwalone w filmowych kadrach i fotografiach akcje efemeryczne artysty powstają w latach 70. i 80. Niemniej jednak swoisty manifest efemeryczny, tak bym to określiła, Hasior ogłasza według mnie w 1968 roku podczas performansu do kamerowego Płonące skrzypce, zrealizowanego na potrzeby filmu dokumentalnego Grzegorza Dubowskiego. Jest to w pewnym sensie wypowiedź artystyczna, która zapowiada późniejsze realizacje Hasiora, właśnie te realizacje o charakterze performatywnym. I chciałabym teraz Państwu pokazać właśnie ten performans dokamerowy. Wierzę, że ten przedmiot u widzów budzi bardzo określone i tradycją utrwalone skojarzenia. Ale co mnie obchodzi, że jest to przedmiot, który może zagrać swoją rolę plastyczną również. I w końcu w moim zawodzie nie na tym rzecz polega, żebym ja niespodziewanie zagrał sonatę Beethovena na skrzypcach. Tym skrzypeczkom można nadać absolutnie inną rolę i wierzę, że ten widok jest widokiem sugerującym niedoświadczone skojarzenia.
Ja wierzę, że to jest szansa na powstanie nowych jakichś refleksji, natomiast znowu trudno mi brać odpowiedzialność za wartość tych refleksji, za ich ostatecznie ważną puentę, bo to zależy od odbiorcy. To zależy od prywatnego kapitału poezji, jaką wierzę każdy w sobie nosi. I tym właśnie fragmentem chciałbym w jakimś stopniu zademonstrować moją formę, mój sposób używania zastanych przeze mnie wokół mnie rzeczy do celów czysto plastycznych ekspresji. Do tej manifestacji artystycznej warto dodać jeszcze komentarz Hasiora, który pisał tak: nie demonstruje się przedmiotów za to, że są bogate i trwałe, ale za to, że potrafią budzić echa problemów humanistycznych, stawiać widza w rozterce, wywoływać refleksje. Bardzo bym chciał, żeby właśnie owe refleksje i uruchomione przez moje eksponaty wrażenia były trwalsze niż ich fizyczna siła. Kolejne zdjęcie ponownie przedstawia Hasiora w pracowni, natomiast ja chciałabym wrócić teraz jeszcze do tych początków teatralnych zainteresowań artysty. I tu właściwie wspomnieć należałoby o doświadczeniach wywiedzionych jeszcze z czasów studenckich. Podczas pierwszej zagranicznej podróży do Niemiec i Belgii w 1957 roku Hasior wraz z kolegami dorabiają występami z wędrownym teatrzykiem Kukiełek. Mając w repertuarze jeden tylko spektakl, była to sztuka Marii Konopnickiej, o Kasi, co Gąski zgubiła. W 1959 roku Hasior otrzymuje stypendium rządu francuskiego za pomnik ratownikom górskim zrealizowany w pobliżu domu turysty w Zakopanem i stypendium to umożliwia mu zorganizowanie kolejnej wyprawy do krajów Europy Zachodniej, do Belgii, Francji, Włoch. Odbywa ją motocyklem, a swoje wrażenia opisuje w wydanym później dzienniku podróży. Tę podróż, której głównymi przystankami są muzea i galerie sztuki, rozpoczyna artysta w listopadzie 1959 roku, do Zakopanego wraca w marcu 1960 roku. We Francji Hasior dołącza do studenckiego teatru objazdowego Piast, grającego dla miejscowej Polonii. W dzienniku notuje: przeżyłem tremę premierowego przedstawienia przed urzędnikami konsulatu i dwóch innych przedstawień poza Paryżem, wśród emigrantów polskich. Nasz teatrzyk dostanie auto z konsulatu, a my francuską kartę pracy. Tak więc wizja podróży po Francji stanie się realna i nie naruszy moich oszczędności. Koniec cytatu. Owym premierowym przedstawieniem była Zemsta Aleksandra Fredry, w której Hasior grał Wacława. Z notatek wynika, że z teatrem Piast młody rzeźbiarz podróżował od stycznia do lutego 1960 roku. W zapiskach datowanych na 23 lutego czytamy: Paryż. Dwa dni temu zakończyła się moja teatralna kariera. Po kilkudniowych występach w rejonie Lille wśród górników polskich na skutek politycznych różnic ponieśliśmy klęskę finansową. Ledwo starczyło na opłacenie sali i koszt przejazdu. Trudno grać komedię wśród ludzi, których życie jest smutnym dramatem.
Trudno stwierdzić, na ile te doświadczenia rzeczywiście wpłynęły na późniejsze prace artysty, jego skłonność do teatralizowania przestrzeni wystawienniczej, inscenizowania dużych pokazów plenerowych, czy wreszcie posługiwania się dramaturgicznymi technikami w realizacji zajęć ze studentami. Te ostatnie szczegółowo opisuje Marek Jaworski w książce W kręgu Kenara. Faktem jest jednak, że w teatrze i jego środkach ekspresji dostrzegał Hasior ogromny potencjał i chętnie posługiwał się nimi, realizując swe rzeźby plenerowe, pomniki, akcje efemeryczne, czy też tworząc aranżacje swych wystaw. Coś nie zmienia się, slajd? Jakiś mały problem techniczny chyba mamy. O, jest już, jest. Dobrze. Co ciekawe, owo umiłowanie środków scenicznych dość szybko obrało kierunek zwrotny. Oto teatr zaczął się upominać o Hasiora. Już w latach 60. otrzymuje artysta pierwsze propozycje wykonania scenografii teatralnych. Przychodzą one od Teatru Ludowego w Nowej Hucie, chodziło o spektakl Rewizor Gogola, oraz od Teatru Polskiego w Warszawie. Tutaj z kolei bracia Karamazów w reżyserii Jerzego Krasowskiego. Ostatecznie nie doszło do współpracy Hasiora z tymi teatrami. W liście do Hanny Kirchner z kwietnia 1967 roku artysta wspomina również o zaproszeniu do realizacji scenografii dla dzieła operowego. Pisze tak. Czekam i nie wiem, co z wakacjami. Czy pomnik w Mławie, czy scenografia do Halki pod Krokwią, na którą może bym się zgodził, ale pod warunkiem, że jodły nie szumieć, ale płonąć będą na Górszczycie. Koniec cytatu. Prośba o wykonanie scenografii do Halki pojawi się raz jeszcze pod koniec lat 60. ze strony Roberta Satanowskiego, który planował wystawienie utworu Moniuszki w Operze Poznańskiej. Ostatecznie zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku Hasior współpracy nie podjął. Owocnie zakończyły się natomiast projekty w Teatrze Polskim we Wrocławiu. W 1970 roku Hasior wykonał scenografię do dwóch spektakli tej sceny. Don Juana w reżyserii Jerzego Krasowskiego i fragment tej scenografii widzicie Państwo na zdjęciu oraz Gry snów Strindberga połączonej z Rzeczą ludzką Mieczysława Jastruna w reżyserii Krystyny Skuszanki. Don Juan powstaje także w wersji telewizyjnej. Inne spektakle Teatru Telewizji wykorzystujące pracę Władysława Hasiora to m.in. Krzyk w próżni świata w reżyserii Tadeusza Jaworskiego czy Abaddon Anioł Zagłady w reżyserii Andrzeja Maja. Monika Szczygieł-Gajewska wspomina również o szwedzkim spektaklu happeningowym wykorzystującym eksponaty artysty. Jego dokumentacja zachowała się w archiwum miejskim w Sodetalje. Ci z Państwa, którzy mieli okazję odwiedzić galerię Władysława Hasiora w Zakopanem, jej wnętrze widzimy na zdjęciu, z pewnością zwrócili uwagę także na sposób teatralizowania samej przestrzeni wystawienniczej. Aranżacja galerii to dzieło samego Hasiora. Tuż po wejściu do wnętrza galerii słyszymy niepokojącą muzykę. Część eksponatów rozświetlają palące się świece, zaś wrażenie wzajemnej interakcji obiektów potęgują umieszczone w wielu miejscach lustra. To właśnie widać na zdjęciu. Od momentu swego powstania w lutym 1985 roku Galeria Hasiora pełniła funkcję miejsca otwartego na różne formy sztuki. Sam Hasior określał ją żartobliwie świetlicą powiatową. Bardzo chętnie gościł u siebie rozmaitych artystów, plastyków, muzyków, ludzi teatru. Wnętrze galerii oraz jej mistyczna aura stawały się nierzadko tłem dla ich działań. Inspirowały, prowokowały do artystycznych poszukiwań. Będziemy tu robić małe formy teatralne, deklarował Hasior tuż po otwarciu galerii, bez specjalnych dekoracji. Scenografie stanowić miały bowiem dzieła Hasiora, a koordynacją tych działań zajmował się przede wszystkim zaprzyjaźniony z Hasiorem reżyser Andrzej Maj.
To właśnie z jego inicjatywy w galerii zorganizowano szereg poetyckich widowisk, między innymi tych z udziałem aktorów Starego Teatru w Krakowie czy polskich artystów estrady. W 1994 roku zarejestrowany został spektakl Abaddon – Anioł Zagłady, inspirowany twórczością Hasiora. Prace i rozważania artysty zestawiono z poezją Herberta, Miłosza, Szymborskiej oraz fragmentami książki Ernesto Sabato, stąd też tytuł tego spektaklu. W przedstawieniu wzięli udział Dorota Pomykała, Dorota Segda, Jerzy Trela, Jerzy Bińczycki, Edward Lubaszenko. Muzykę skomponował zaś Zygmunt Konieczny. Podobna w swych założeniach była rejestracja telewizyjna Zawód Artysta, w którym obrazy nagrane w galerii połączono z fragmentami plenerowych akcji efemerycznych Hasiora. Zespół aktorski ponownie zasilili przede wszystkim krakowscy aktorzy Jerzy Trela, Jerzy Bińczycki, Ewa Telega i Zbigniew Bielski. W 1996 roku Andrzej Maj wraz ze Stanisławem Zajączkowskim wyreżyserowali w galerii Hasiora widowisko Pęknięte Niebo. Był to recital Marka Grechuty, na który złożyło się 6 utworów inspirowanych sztandarami Hasiora. Co ciekawe, sam artysta również pojawił się wówczas na scenie. Na bogaty teatralny program Galerii Władysława Hasiora składały się także wydarzenia o charakterze festiwalowym, często cyklicznym. Od 1992 roku w przestrzeni tej odbywał się festiwal teatralny Spotkania Obrzeży, nad którym artysta sprawował pieczę. Pisano o nim tak: w żadnym chyba innym miejscu nie udałoby się zobaczyć tak wielkiej różnorodności w tak dużym nasyceniu. To słowa Hanny Tarnawskiej z Notatnika Kulturalnego. Istotnym wydarzeniem pozwalającym na szerszą prezentację działań performatywnych był również festiwal Teatr Tworzenia, który odbył się w galerii w 1997 roku z inicjatywy Adama Bojary przy dużym entuzjazmie i wsparciu Hasiora. No i wreszcie swoistym performansem składającym się z wielu odrębnych części, takich jak wystawa, spektakl teatru Klinika Lalek, koncert i laudacja, był sam jubileusz 70. urodzin artysty, który odbył się w galerii w 1998 roku. Było to ostatnie tak duże publiczne wydarzenie z udziałem Hasiora, który w owym czasie był już bardzo chory. Opowiedziałam o teatralnych zainteresowaniach Hasiora oraz jego szczególnej otwartości na sztukę widowiskową. Wrócić wypada jednak do głównego tematu mojej dzisiejszej wypowiedzi i zadać pytanie o to, czy Hasior był performerem. No, jak możecie się Państwo domyślić, moja odpowiedź na to pytanie będzie twierdząca, ale zanim ją rozwinę, chciałabym zaprosić do obejrzenia krótkiego fragmentu filmowego. Będą to obrazy pochodzące z dokumentu Grzegorza Dubowskiego Żywioły Władysława Hasiora z 1976 roku. Władysław Hasior, rzeźbiarz, malarz, scenograf, inscenizator, aktor, poeta, krytyk, moralista, filozof, poruszający się swobodnie po wszystkich sferach plastycznej i paraplastycznej ekspresji. Artystyczny kameleon, a może czarownik, mag, prestidigitator. Kim jest? Nad tym pytaniem biedzą się od lat krytycy jego twórczości i coraz szersze warstwy publiczności wciągane w kolejne hasioriady. Zwykłe ekspozycje jego prac, sztandarowe procesje, telewizyjne występy w stylu sam na sam, autorskie spotkania, dni otwartej pracowni, czy też kolejne odsłonięcia pomników. Jedno jest pewne. Niezależnie od nazwy, jaką próbuje się nadać formom jego artystycznej działalności, jest dziś Hasior także zjawiskiem społecznym, człowiekiem publicznym, jedynym chyba plastykiem, którego popularność równa się, o ile nie przewyższa, popularności gwiazd ekranu, boiska i estrady,
wyzwalającym emocje masowej publiczności. Film nasz jest zapisem niektórych działań artysty, któremu towarzyszyliśmy z kamerą w ciągu minionych 3 lat. Komentarzem dokonań artystycznych Hasiora będą wpisy zwiedzających, agresywne i obelżywe, pełne uwielbienia i entuzjazmu, lecz nigdy nieobojętne. Nie wiem, czy pan jest artystą, ale magikiem na pewno 19-latek. Szanowny panie, jestem pełen uznania dla pańskiej odwagi. Ja nigdy nie zdobyłbym się na wystawienie do wglądu takiego czegoś. Piszę czegoś, bo nie wiem, jak to nazwać. Jest to sztuka dla kpin. Uważam, że skoroś pobierał pan jakieś tam nauki, to pewno tego nie wyuczono, waszmości. Wziąłbyś się, artysto, do prawdziwej pracy. W jaki piękny sposób przedstawiali nam starożytni tematy, które pan porusza. Mieli oni do tego zdolności, których panu brakuje chyba. W przeciwnym razie zacząłbyś pan robić prawdziwą sztukę. Jerzy Szczecin, ulica Czorsztyńska. W filmie zobaczyliśmy fragment wspomnianego pochodu sztandarów, który odbył się w Łącku w 1973 roku oraz przygotowania do odsłonięcia monumentalnej kompozycji rzeźbiarskiej Słoneczny Rydwan w szwedzkim miasteczku Sodetalje. Zobaczyliście państwo także zapis jednego z licznych spotkań z publicznością, które Hasior organizował regularnie w swej galerii. Spotkaniom tym towarzyszyły najczęściej pokazy slajdów, przede wszystkim autorskich fotografii Hasiora, czasem zaś obrazów zapożyczonych, wykorzystywanych i montowanych przez artystę. Zdjęcia te zebrane zostały w określone bloki tematyczne, składające się na tak zwany notatnik fotograficzny, który Hasior tworzył od połowy lat 60. W tym miejscu warto wspomnieć o niezwykłości tego projektu. Stanowi go bowiem zbiór 20 tysięcy diapozytywów, kolekcjonowanych i porządkowanych przez artystę aż do śmierci. Dla Hasiora fotografowanie było swego rodzaju laboratorium twórczym, ćwiczeniem z wyobraźni, ćwiczeniem warsztatu. Tą bogatą dokumentacją artysta bardzo chętnie dzielił się z odbiorcami swojej sztuki, organizując właśnie wspomniane pokazy slajdów. Te pokazy Hasior opatrywał zwykle niezwykle interesującym komentarzem, dbając także o odpowiednią atmosferę i scenerię spotkań. Dziś powiedzielibyśmy, że miały one charakter performatywnych wykładów. Sam Hasior określał je mianem kina. W kontekście fotograficznego dzieła Hasiora szczególnie interesująca wydaje się także kwestia dokumentacji samego performansu. Jest to zagadnienie, któremu zamierzam poświęcić swój następny wykład. Wróćmy jednak do filmu. Już podczas tej krótkiej prezentacji wybranych działań artysty można zauważyć, że istotną rolę w jego twórczości odgrywały teatralne środki wyrazu. Pochód sztandarów, który Hasior zaaranżował z okazji Święta Kwitnącej Jabłoni w Łącku, stanowił w istocie ściśle wyreżyserowane, niezwykle spektakularne widowisko, które zgromadziło rzeszę zaciekawionych odbiorców. W relacjach prasowych z tego zdarzenia mowa nawet o 35-tysięcznej widowni. W filmie ukazane zostało właściwie samo zejście sztandarów ku dolinie, a zatem końcówka tego widowiska. Warto jednak wspomnieć o jego przebiegu. Otóż ten barwny pochód zainicjowany przez Hasiora wyruszył z łąckiego rynku w kierunku amfiteatru na Górze Jeżowej. W procesję włączyła się lokalna społeczność w tradycyjnych regionalnych strojach. Towarzyszyła im góralska orkiestra dęta, wyznaczająca rytm całego przemarszu. Podniesione sztandary stanowiły oczywiście przewodnie ogniwo tego korowodu. Nieśli je miejscowi strażacy oraz sam Hasior, wszyscy w galowych mundurach. Mimo swobodnej, jarmarcznej atmosfery, filmowa rejestracja zdarzenia pozwala zaobserwować ściśle zaplanowany układ kompozycyjny tej procesji. Kolejność, w jakiej sztandary pojawiają się w marszu, również nie jest przypadkowa. Następujące po sobie obrazy pełne symbolicznych postaci, przewrotnie wykorzystanych emblematów religijnych oraz elementów codziennego użytku, budowały oczywiście określoną dramaturgię.
Ta dramaturgia była rozpięta z jednej strony pomiędzy tym, co podniosłe, z drugiej zaś tym, co pospolite, święte i bałwochwalcze, mistyczne i zwyczajne. Pochód w Łącku był bez wątpienia największą, ale nie jedyną tego rodzaju prezentacją sztandarów. O innych widowiskowych formach eksponowania tych obiektów opowiem Państwu w jednym z kolejnych wykładów, w którym bardziej szczegółowo poddam analizie akcje plenerowe artysty wykorzystujące właśnie formę procesji oraz kolektywnego zgromadzenia. Dwa miesiące po majowym pochodzie sztandarów miało miejsce oficjalne odsłonięcie Słonecznego Rydwanu, monumentalnej rzeźby powstałej w portowym miasteczku Södertälje w Szwecji. Nad rzeźbą tą Hasior pracował od 1972 roku, a do 1976 uzupełniał jeszcze swoje dzieło. Władze miasta, zafascynowane wcześniejszymi projektami rzeźb wyrwanych z ziemi, zaproponowały polskiemu rzeźbiarzowi stworzenie kompozycji, która stałaby się wizytówką miasteczka. Miejsce tej realizacji stanowić miało wzgórze, tuż przy wejściu do portu. Hasior zaproponował temat nawiązujący do mitologii greckiej, ale także do kultury ludowej Szwecji, a zatem motyw Pegaza, a właściwie Rydwanu z zaprzęgniętymi końmi Pegazami. Drugą istotną inspiracją były stare rysunki wikingów, których pozostałości artysta oglądał na zachowanych głazach w Szwecji. Jak wspomniałam, skandynawski rydwan wykonany został jako rzeźba odlana w ziemi. Metodę tę Hasior zaczął wykorzystywać już na początku lat 60. Polegała ona na zalewaniu cementem wyżłobionej w ziemi formy, a następnie wyrywaniu gotowej rzeźby z ziemi. Sam proces wyciągania obiektu przypominał ekshumację, co oczywiście dodawało wykonanym tak rzeźbom dramatycznego charakteru. Rzeźbienie w ziemi daje fakturę ekspresyjną o cechach biologicznych, mówił Hasior. Tego się nie osiągnie w pracowni rzeźbiarskiej. W ten sposób powstał projekt pomnika rozstrzelanym zakładnikom w Nowym Sączu w 1967 roku, wzorowana na nim Golgota w Montevideo, czy też wspomniana już wcześniej płonąca Pieta powstała w parku rzeźby przy Muzeum Louisiana w Humlebeck. Odsłonięcie Słonecznego Rydwanu przybrało formę plastycznego performansu. Tutaj kolejne zdjęcie. Hasior rozpoczął swój spektakl od podpalenia obiektów rzeźbiarskich. Każdy z koni miał zainstalowaną specjalną rynnę, do której można było wlać benzynę. Podobnie jak podczas odsłonięcia Golgoty w Montevideo czy płonącej Piety w Humlebeck, przez pierwszą część pokazu artysta przechadzał się między obiektami z płonącą pochodnią aż do momentu całkowitego ożywienia rydwanu. Gra żywiołów, charakterystyczna dla plenerowych pokazów Hasiora, tym razem osiągnęła swą pełnię. Otóż płonące Pegazy wyciągnięte z ziemi sprawiały wrażenie szybujących w powietrzu. Z drugiej zaś strony ich sylwetki i płonące grzbiety mogły odbijać się w wodzie. Pokazowi temu towarzyszyła oczywiście także muzyka dwóch trębaczy grających na szczycie wzgórza. Wybrane przykłady działań artysty, zarówno te utrwalone w filmie Grzegorza Dubowskiego, jak i te przywołane przeze mnie w trakcie wykładu, obrazują niezwykle szeroki obszar performatywnej twórczości Hasiora. Mamy tu bowiem ceremonialny pochód sztandarów, widowiskowe odsłonięcia płonących rzeźb i pomników, performatywne wykłady, czy wreszcie akcje efemeryczne tworzone na potrzeby filmów dokumentalnych. Tutaj widzicie Państwo właśnie zdjęcie prezentujące jedną z takich akcji o tytule Ostatni koncert. Zdarzenia te będę omawiała bardziej szczegółowo podczas kolejnych wykładów. W tym miejscu chciałam jeszcze tylko zwrócić uwagę na jedną kwestię. Istotne jest bowiem to, że we wszystkich tych działaniach obcujemy nie tylko z samym dziełem, ale także z jego twórcą. Obecność Hasiora jako inicjatora tych widowisk wysuwa się na plan pierwszy, przykuwa uwagę, nierzadko sprawia, że podążamy wzrokiem za artystą, w drugiej zaś kolejności za obiektem. On sam staje się nie tylko sprawcą, ale i częścią widowiska. I jako puentę tego pierwszego wykładu pozwolę sobie raz jeszcze przywołać, ale też sparafrazować słowa Hanny Kirchner. Czy Hasior jest rzeźbiarzem? Takie padało pytanie. Jest nim, można odpowiedzieć, a po
ponadto jest czymś więcej. Równocześnie scenografem, architektem, reżyserem, a przede wszystkim, moim zdaniem, performerem. Tę moją konstatację niech zilustrują właśnie wybrane akcje efemeryczne artysty.
Tak, mieliśmy okazję zobaczyć kolejny pokaz sztandarów, tym razem sztandary fruwające w powietrzu, Strącenie aniołów oraz Ostatni koncert. Bardzo Państwu dziękuję za obecność i zapraszam na kolejny wykład, który poświęcony będzie dokumentacji performansów Władysława Hasiora. Zapraszam również do dyskusji i zadawania pytań. Chciałem zapytać, czy usłyszymy coś o, no bo tak oglądam to, co widzieliśmy na tych materiałach archiwalnych, jest tam jakby bardzo dużo wątków religijnych, znaczy są i anioły, i procesje, i Golgota, i Pieta, znaczy jakby te nawiązania do wysokiej sztuki religijnej i takiej ludowej sztuki religijnej. Czy o tym też coś usłyszymy w którymś z wykładów? A jeżeli nie, to chciałem zapytać, czy śledziłaś też jakoś te wątki w jego twórczości? Bo on z jednej strony wydaje mi się jakimś wyjątkowo takim właśnie ludowym artystą, nowoczesnym, ale ludowym, a z drugiej strony bardzo takim awangardowym, popartowym, można powiedzieć. I to jest jakieś bardzo ciekawe złączenie, ale chciałem o tą religijną sztukę taką naiwną zapytać. Tak, rzeczywiście ta symbolika religijna w odniesieniu do sztuki Władysława Hasiora ma bardzo istotne znaczenie. Podobnie jak te wątki ludowe, o których mówiłeś, to nawiązywanie, świadome nawiązywanie do tradycji, do sztuki ludowej, czy też jak sam Hasior ją określał, sztuki plebejskiej, prawda? On takiego określenia używał. Oczywiście te wątki pojawią się w późniejszych wykładach, jednakże w kontekście właśnie akcji performatywnych. Czyli no, ja nie będę jakby opowiadała o w ogóle, prawda, o tych wątkach religijnych i ludowych dotyczących całokształtu jakby twórczości Władysława Hasiora. Natomiast na pewno ten temat się pojawi. Będzie on towarzyszył z pewnością omawianemu przeze mnie pochodowi sztandarów, bo tej właśnie realizacji pragnę poświęcić jeszcze więcej miejsca, jak również innym pokazom sztandarów, bo jak wspominałam, to nie był jedyny. Będą na pewno te wątki się pojawiały i będą przeze mnie rozwijane już przy omawianiu konkretnych realizacji performatywnych. Ja chciałam zapytać o ten początek, bo tam pani rzeczywiście wspominała, że to nie jest 78 rok, kiedy on zaczyna tą performować tą swoją sztukę, tylko wcześniej. Ale chciałam zapytać, czy to jest wcześniej tylko o parę lat, czy to jest właściwie równolegle z aktywnością rzeźbiarską, bo te żywioły już wchodzą właściwie od samego początku. Czy to od samego początku nie można się tam gdzieś doszukać takich tendencji? Rzeczywiście mówiła pani o tym przenosinach z pracowni, które też już są jakąś akcją wielką, performatywną. Czy tego nie ma już w ziarenku od początku jego twórczości? No właśnie, ja starałam się ukazać jakby rozwój tych teatralnych zainteresowań Hasiora, prawda? Pokazać najpierw to, że on jako jeszcze student gdzieś tam interesował się tym teatrem, skoro włączał się w działania grupy teatralnej, najpierw jednej, później drugiej. Grał, był aktorem, prawda? Był aktorem na scenie. Później, kiedy zaczyna tworzyć swoje pierwsze rzeźby wyrywane z ziemi, to właśnie chyba to jest ten moment, kiedy najbardziej objawia się ten widowiskowy charakter jego twórczości. Myślę tutaj właśnie o samym momencie wyciągnięcia rzeźby, ale też o później o prezentacji tych obiektów już w obecności publiczności, czyli podpalania ich, prawda, co też dodawało takiego bardzo dramatycznego wyrazu tym kompozycjom rzeźbiarskim. Więc to jest początek lat 60., czyli dużo wcześniej, zanim pojawiają się te pierwsze prace scenograficzne Hasiora, bo współpracę scenograficzną z Teatrem Polskim on rozpoczyna w latach 70. Więc już wcześniej według mnie
te zainteresowania zyskują rzeczywiście jakiś taki performatywny kształt. Kształt, który odnieść można do konkretnych właśnie realizacji. Czy to nie jest to taki moment uświadomienia sobie samej performatywności procesu twórczego w pewnym sensie, bo mówi pani o tych rzeźbach wyrywanych z ziemi, prawda? Sam proces wlewania, najpierw rzeźbienia w ziemi, potem wlewania, potem wyrywania, już jest jakimś takim, jakby samoświadomość tego, że to jest ogromnie performatywna działalność, ten proces. Tak zastanawiam się głośno, czy to nie doprowadziło go do tego, bo przecież on potem zaczyna dokumentować to, prawda? Tak. Nagrywać, czy to gdzieś tam... Tak, myślę, że Hasior był bardzo świadomy sposobu oddziaływania rozmaitych środków teatralnych, dlatego tak chętnie po nie sięgał. On wielokrotnie o tym mówił, że pewną taką inspirację stanowiło dla niego właśnie widowisko kościelne. To, co dzieje się w kościele, to, że podczas nabożeństwa oddziałują na nas rozmaite sfery, sfera dźwiękowa, sfera wizualna, do tego zapachy, prawda, te zapachy kadzideł, o których on opowiadał. I właśnie poniekąd do tego się odwołuje, kiedy tworzy swoje wystawy, które również zyskują taki charakter właśnie misteryjny, charakter widowiskowy. Krytycy, jak wspominałam, często określali te wystawy mianem spektakli, prawda, rozbudowanych widowisk. Hasior był też, myślę, świadomy tego efektu, który może uzyskać właśnie dzięki wprowadzaniu tych dodatkowych środków wyrazu. Czyli nie tylko środki czysto plastyczne, ale również te pozostałe. Tak istotną rolę właśnie odgrywała tu muzyka, którą on uzupełniał swoje pokazy, zarówno te w galerii, jak i te o charakterze plenerowym. Ciekawostką jest również to, że podczas rejestrowania akcji efemerycznych, które przecież nie były pokazami dla dużej publiczności. Bardzo często w tych pokazach uczestniczyła tylko ekipa realizatorska. Były później opatrywane już na etapie montowania materiału muzyką. I dotarłam też do informacji, do materiałów, które mówią o tym, że Hasior miał bardzo duży wpływ na wybór tej muzyki, prawda? Również decydował o tym, jak brzmią te jego dzieła, prawda? Bo o to tutaj również chodziło. I jeszcze dodam może tylko, że istotną bardzo jest dla mnie ta wypowiedź z 1974 roku właśnie w programie telewizyjnym Sam na Sam, gdzie Hasior mówi wprost o tym, kiedy go pytają, prawda, kim on właściwie jest, czy rzeźbiarzem, czy reżyserem, czy też może jeszcze innym artystą. Mówi wprost, że rzeczywiście wykształcenie jego jest rzeźbiarskie, ale teraz on pomieszał konwencję malarską z rzeźbiarską i właściwie tworzy coś na wzór własnego teatru. I to, muszę przyznać, był właściwie dla mnie taki punkt wyjścia. Punkt wyjścia w ogóle do próby zgłębienia tego tematu i rozpatrywania twórczości Hasiora właśnie w tym kontekście teatralnym i performatywnym. Ja się zastanawiałam, może to będzie takie osobiste pytanie, ale zastanawiałam się, czy może dotarła pani do informacji, jakim człowiekiem był Hasior. W sensie, czy był na przykład introwertyczny, czy trochę narcystyczny, czy był pochłonięty sztuką i mówił tylko o niej, czy nie wiem, jakie miał poglądy polityczne na przykład. Tak, no, tych informacji rzeczywiście jest wiele, akurat jeśli chodzi o tę sferę, o którą pani pyta. To są informacje, które zostały już utrwalone poniekąd w różnych publikacjach poświęconych artyście. Zarówno tych o charakterze takim analitycznym, ale też takich wspomnieniowych. Dużo na przykład na temat osobowości Hasiora możemy dowiedzieć się z książki profesor Hanny Kirchner, która opisała swoje wspomnienia związane właśnie z artystą, ale opisała je w bardzo ciekawy sposób, bo wykorzystuje ona listy, które Władysław Hasior pisał do niej.
Mamy także książkę Rodowód sądecki Władysława Hasiora, której te książce opisane zostają przez autorów te najwcześniejsze lata właśnie twórczości i też takiego rozwoju artysty. Też oczywiście opatrzone bogatą korespondencją i myślę, że to są bardzo cenne materiały, chyba najcenniejsze, bo z nich rzeczywiście jesteśmy wyczytać no to, jakim Hasior był człowiekiem, jak bardzo też emocjonalnie podchodził do sztuki. No i także jego spojrzenie na inne sfery, może te mniej artystyczne. To jest jakby ta jedna sfera, to są te dzieła już opublikowane. Druga sfera, z której ja tutaj też bardzo czerpałam, to są spotkania z osobami, które Władysława Hasiora znały, które towarzyszyły mu w tej jego drodze twórczej i to są właśnie niezwykle cenne rozmowy. Rozmowy bardzo różne, prawda? Bo też różne opinie na temat artysty się pojawiają. Natomiast niezwykle cenne i pozwalające też na chyba uruchomienie takiej zupełnie innej perspektywy. Już niekoniecznie tej estetycznej, prawda? Tylko też troszeczkę właśnie bardziej życiowej. Za miesiąc, 5 listopada. Zapraszamy raz jeszcze.